Witam serdecznie. Znajdujemy się w mieszkaniu położonym przy Alei Legionów 63 w Bytomiu. I zaczniemy sobie obchód. Wchodząc widzimy przedpokój. Oczywiście mieszkanie jest rozkładowe, więc do każdego pokoju dostajemy się z przedpokoju. Ułatwia to nieco mieszkanie i zaaranżowanie mieszkania pod siebie. Jest to zawsze wygodne. Tak prezentuje się pierwszy pokój. Raczej sypialniany bądź jakiś biurowy, to już zależy od upodobań osoby zainteresowanej. Wiadomo, nie chcę tutaj decydować, kto jak swoje mieszkanie urządzi. Przechodząc dalej, widzimy kolejny pokój. Tu już raczej większy salonowy pokój z balkonem. Na balkon możemy się wybrać, zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Mieszkanie znajduje się na bardzo wysokim parterze. W zasadzie jest to półpiętro. No i tutaj widzimy park, korty tenisowe, tego typu atrakcje. Budynek przeszedł termomodernizację, więc nie trzeba się martwić o zbędne ogrzewanie. Ogrzewanie w mieszkaniu jest miejskie, woda z bojlera, elektrycznego bądź gazowego, jak tam sobie kto to ustawi. Aktualnie jest piecyk gazowy. Co ciekawe, rozdzieloną mamy łazienkę, gdzie można się wykąpać, ogolić, przygotować się na wyjście. Oraz toaletę. Znajdujemy się w ostatnim pokoju. Również raczej pokój malusi, sypialniany, biurowy, tam zależnie od upodobań, tak? Z widokiem właśnie na Aleję Legionów. Bardzo fajna okolica, przede wszystkim spokojna. No i ostatnie pomieszczenie, które chciałbym Państwu pokazać, będzie kuchnia. Kuchnia zabudowana. Oczywiście wszystkie sprzęty, tak jak tutaj są, zostają. Nowy piekarnik, warto zwrócić uwagę na to. Wraz z nowym okapem. Cena wywoławcza tego mieszkania to jest 199 tysięcy złotych. Gdyby ktoś chciał mieszkanie zobaczyć, kupić, zapraszam do kontaktu pod wskazanym numerem telefonu.